Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie z Wieczernika. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty nam dałeś w młodym Kościele przedziwny wzór zgody i modlitwy. Matkę Jezusa, modlącą się jednomyślnie z apostołami. Maryja, która modląc się oczekiwała przyjścia Chrystusa, w gorących błaganiach przyzywa obiecanego Pocieszyciela. Ta, którą przy wcieleniu słowa ocienił Duch Święty, przy narodzeniu nowego ludu Twojego znowu otrzymuje pełnię daru Bożego. Dlatego Najświętsza Dziewica, czuwająca na modlitwie i płonąca miłością, stała się wzorem Kościoła, który ubogacony darami Ducha czujnie oczekuje drugiego przyjścia Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: